Dzień dobry widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj narodził mi się pomysł w głowie, aby dzisiaj nie miałem nic z jakichś takich wielkich pomysłów. Zrobimy sobie bitwę o pierścień. Tu są orkowie, tam są ludzie i elfy. Proszę bardzo, orkowie, trolle. No i tutaj jest zrobiony przeze mnie Sauron. O tak, Sauron. No nie widać pierścienia, ale tam gdzieś go ma. Dobra, możemy ruszać w sumie z bitwą, bo... No czemu nie? Tak oni będą się chyba tutaj bili, albo nawet tam na... Bo... Trolle są bardzo szybkie. To bardzo, bardzo szybkie. Orków jest około 10 tysięcy. Ale wiecie, same... na przykład tu są Heavy Knighti. Katapulty. Heavy Knighti są naprawdę bardzo mocni. I oni mogą sobie poradzić z trollami. No ale trollem to mogą dużo zmienić. Dobra, chodź tu trollu. I ty trollu kupi. Tu! Nie wiem co to było, ale dobra. A i w ogóle wy na społeczności możecie zagłosować, gdzie ma się odbyć następna bitwa. Tam jest duży zamek, takie miasto egipskie z dwoma piramidami. Takie wikińskie miasto na takim, na całe ośnieżone, no wiecie, na śnieżnym terenie. I miasto egipskie, które jest duże, ładne, ale tam są tekstury ziemi na moim komputerze takie dziwne. Więc jak chcecie, na przykład jakbyście wybrali zamek, to możemy zrobić oblężenie zamku. Chyba na razie, i to raczej na razie, orkowie przeważają. Mam pomysł na coś takiego, że... Nie wiem, czy to mówiłem, czy nie. Po prostu o to chodzi, że mam pomysł na serię, gdzie na przykład będę... Na przykład będę robił różne bitwy z Władcy Pierścieni, gdzie mojego autorstwa, ale z Władcy Pierścieni. No i albo, a jak wygrają to ludzie, to na przykład i zdobędą ten pierścień, to na przykład będzie ich pokazana, będę ich robił drogę do na przykład do tej góry przeznaczenia, nie? A na przykład jakby wygrali orkowie, to na przykład będę, nie wiem, podbijał Gondor, Rohan, Rivendell, tam i coś tam, i co tam jeszcze zechcecie. No i przejmę cały świat. Nie. No taki mam pomysł, żeby jakby zrobić taką małą historię. Co by się stało, gdyby Mordor znowu... a raczej Sauron odzyskał po prostu pierścień. No jak wiemy w filmie, oczywiście go Frodo zniszczył. Ale no... Powiedzmy, że... Odzyskali ten pierścień dlatego, że na początku jak na tej górze byli, co spotkali pierwszy raz Aragorna, to powiedzmy oni im zabrali ten pierścień. Tak powiedzmy. No i tu chyba orkowie przejmą ten, no, obronią pierścień, tak jak mi się coś zdaje. Więc ja chyba zrobię jakąś kolejną bitwę. No i jesteśmy w bitwie, którą zaproponował mi mój kolega. Nie będę mówił lepiej. A, czekajcie, jeszcze muszę jedną malusią rzecz ustawić. Dobra, także już jesteśmy. No jak mówiłem, jest to bitwa autorstwa mojego kolegi. No i tak, tu są niemieccy żołnierze. A artyleria im pomoże w tym
Ich jest 1000, artyleria jest jedna, a tutaj są heavy knighti w liczbie 5000. Także zaczynamy. Oczywiście niemieccy żołnierze mają stać na pozycji, już widzę, że artyleria bardzo dużo robi. Chociaż ma poniekąd tylko tam 500 HP. Na razie nie strzelają. Dobra, jeszcze sam musiałem zrobić takie szybkie cięcie. Nie no, ta artyleria naprawdę bardzo dużo robi. W przyszłości chcę też zrobić coś takiego, że bitwa pomiędzy Amerykanami, ale taka wiecie, a Niemcami. Już wiecie, chcę, żeby była taka bitwa, że bitwa, nie że 1000 kontra 1000. Na przykład łączna ilość po jednej stronie, na przykład 10 tysięcy, nie? Jak widzicie, jak ostatnio robiłem sobie bitwę 200 tysięcy jednostek, to działało to dobrze. Było 11 FPS-ów, a tu jest zaledwie 6 tysięcy, dosłownie 1. I tu już laguje, nie? Już powoli ci rycerze no zbliżają się. Jak jeden już zaatakuje, to już koniec. No i zaatakowali właśnie. To już jest ich koniec. Tak szczerze. Tak sądzę. Weźmiemy któregoś z tych ziomków. Weźmiemy tego odważnego typa. Bieramy tego. Faszystę. Ło, ale ich rozsadził, kurde. To nie ma wina. Ile czasu? 7 minut. Na spokojnie. Następnej bitwy chyba nie zrobię, ponieważ brak mi na dzisiaj pomysłów, jest późno. No poniekąd niby jest wcześnie, ale wiecie. Ja nigdy do nocy na komputerze nie siedzę. Po prostu dla mnie to jest niezdrowe. Ja i tak mało śpię w nocy, bo... No po prostu mało śpię w nocy. Tak nie chce mi się ogólnie w nocy zawsze spać. No. Niemieccy żołnierze na pewno są na przegranej pozycji, ale ta artyleria naprawdę bardzo dużo robi, jak tak patrzeć. Nie. Jak każdy z tych żołnierzy ma 500 HP, a ona zadaje 500 obrażeń, to no, jak widzimy, no... Ty, jeju, przez chwilę wydawało mi się, że to są niemieccy żołnierze, ale Niemcy mogą wygrać. O nie, Heavy Knighti wygrali, czyli takim oto przepięknym widokiem pokonanych Niemców. No będę się z wami żegnał, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. I nie wiem, czy to mówiłem, bo nie jestem pewien. Na społeczności. Jakby dałem głosowanie, gdzie będzie następna bitwa. Tam jest duży zamek, czyli będzie oblężenie zamku. Miasto egipskie, dwie piramidy i Egipt. I takie miasto egipskie. To będzie obrona miasta egipskiego. Mam też oczywiście egipskie jednostki. Też miasto trojańskie. Które będzie bronione. No i oczywiście atakowane. Tylko, że to jest trochę taki problem z tym miastem trojańskim, że tekstura ziemi i trawy nie jest za bardzo dobra. Ale to tylko jeden taki mały błąd, który pewnie u mnie tylko na komputerze występuje. Ale miasto jest bardzo fajne, bardzo duże. Trzeci to wikińska wioska na śnieżnym terenie, więc zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, dajcie pomysły na jakieś inne bitwy. No i cześć!